Cześć wszystkim, jesteśmy Michał i Monia, a to jest nasz camper van o nazwie Fantastic Mr. Van. To jest nasz Mercedes MB100 1989 roku, o rok młodszy ode mnie, czyli 31 lat. Urzekł nas od pierwszego wejrzenia, się w nim zakochaliśmy. Jak go kupowaliśmy, to też słyszeliśmy, że jest trochę wadliwy, ale ach, to jak on wyglądał tam na tym parkingu na warszawskim Bemowie, od razu wiedzieliśmy, że go chcemy. No i tak naprawdę dzień po tym, jak został wystawiony na OLX, to już go mieliśmy. Jest przestronny, jest duży, ale też nie za mały. Tutaj mamy markizę, którą sobie na słoneczku rozwijamy i odsuwa się aż dotąd. 3 metry do przodu i robi się taki przyjemny namiocik. Samochód jest troszeczkę pochylony do przodu. Ja lubię sobie żartować, że jest agresywny i gotowy do skoku, do ataku, ale tak naprawdę nie wiemy dlaczego tak jest. Jest, jak widzicie tutaj, zbiornik na wodę jest dosyć nisko, ale dopiero się umówiliśmy do mechanika, także będziemy walczyli z tym, żeby go trochę podnieść. Przyznam, że już raz zdarzyło nam się zawisnąć na ziemi. Było to takie wybrzuszenie po środku, zawiesiliśmy i musieliśmy aż saperkami odkopywać ziemię. Maszyna, nie mieliśmy jak na razie z nią żadnych problemów, jeździ dobrze. Najszybciej jak udało mi się przycisnąć, to było chyba 120 km na godzinę, ale jeździmy tak 95-100 po autostradach, bo wtedy mamy takie, z moich wyliczeń, spalanie na poziomie 9,5 litra. Też nie tragiczne. Jest to diesel, tutaj ma wlew paliwa, który można też w niektórych samochodach pomylić z wlewem wody. Siostra Moni jakiś czas temu nalała trochę benzyny właśnie do wlewu na wodę w swoim kamperze. Tutaj jest jakiś taki wywietrznik. Szczerze mówiąc, nie jestem przekonany na co, ale to jest chyba na gaz z kuchenki, więc sobie po prostu jest. Tutaj mamy podłączenie do prądu. Jeszcze go nie podłączę. A, podłączyliśmy go raz do prądu z zewnątrz. Wtedy działa wszystko, w środku nam działają kontakty, telewizor. No ale nie wiem, czy za często będziemy na kempingach z dostępem do prądu. Zobaczymy. Tutaj jest tył. Koło. Zawsze chciałem w samochodzie mieć koło z tyłu umieszczone na karoserii. Fajnie to wygląda, tak amerykańsko. Fajnie by było mieć też drabinkę z wejściem na dach, ale no nie było jej, ja już przyznam, że nie chciało nam się walczyć, instalować i kombinować. Tutaj jest taki tylny bagażnik, do którego ja się trochę boję zaglądać, bo jest tam takie małe kablowo-mechaniczne piekiełko, a ja się w ogóle nie znam na mechanice. Ale wiem, że to są dwa akumulatory, są połączone ze sobą i można je też odłączyć, więc one się ładują podczas jazdy. Można jeszcze też je rozłączyć, jak na długo się stoi, żeby ten rozruchowy się nie rozładował. Tu jest instalacja wodna. Tutaj się nalewa wodę do zbiornika. Tutaj wystaje lodóweczka, nasza stara, chyba ma z 30 lat, więc ledwo działa. A tu jest silnik do lodówki, który jest bardzo głośny. Możliwe, że będziemy musieli w zateczkach spać. Tutaj jest druga część, gdzie zawiesiłem ostatnio haki. I tutaj właśnie, nie wiem, jakaś lina do wspinaczki będzie wisiała, bo się wspinamy. Siekierka, saperka. Cokolwiek uda się zmieścić to i zaoszczędzić miejsce, to tutaj zmieścimy. To jest druga strona, żartujemy sobie, że to jest jego gorszy profil, bo tu jest tylko jedno okno. Okno jest na szczęście zamknięte, znaczy, że nie jechaliśmy z otwartym. A tutaj na dole jest zbiornik na brudną wodę. Znamy się od roku, mniej więcej od roku. Vana kupiliśmy w styczniu, ale kilka miesięcy przezimował pod plandeką. Ja jestem autorem książek, a Monika... Ja plecę makramy, uczę jogi na co dzień, jakby przed pandemią tak to wyglądało. Robiłam masaże, abhyanga, bardzo dużo z ajurwedą miałam wspólnego, a teraz głównie makramy. Też kwarantanna zmusiła mnie do... Przekwalifikowania tak, się. Tak, dokładnie. Z masażystki na... jak to nazwać? Makramistkę. Niech będzie. Fantastic Mr. Van jest to nazwa naszego kampera zainspirowana filmem Fantastic Mr. Fox.
reżysera Wesa Andersona, który również nagrał Budapest Hotel, który możecie znać. Inspirujemy się jego stylem filmowania i tak też robimy, na jego styl, na jego wzór robimy też nasze zdjęcia na naszym profilu na Instagramie. W wolnych chwilach razem lubimy, oprócz ćwiczenia wspólnie jogi, to wspinamy się, jeździmy w skałki i lubimy się wspinać z Liną, z Sukuracją. Długie spacery, podziwianie przyrody, rodzina, znajomi. Gotowanie, kolacyjki, obiadki. Monia kocha gotować, ja kocham próbować. Ja mieszkałam parę lat za granicą, w Australii i tam zawsze chciałam tego spróbować. To było coś, czego nie zdążyłam, może można tak nazwać, tam studiowałam. Wróciłam do Polski po 5 latach tak naprawdę i zawsze miałam taką ochotę, żeby tam wrócić i zrobić ten van life przez rok co najmniej. No ale nigdy nie było mi to dane. Później Michał miał trochę podobną historię, bo mieszkał za granicą też, tylko że w Portugalii. Obydwoje marzyliśmy o van life'ie. Mieliśmy jakieś tam wyjazdy, miesiąc, 2 tygodnie ze znajomymi, z rodziną po drodze, ale nigdy nie doświadczyliśmy takiego prawdziwego van life'u. Ja raz pojechałem z kolegą, który pożyczył kampera od swojego wujka, który jest chyba księdzem i dostał kiedyś kampera od parafii. No ile się nie mylę, i pojechaliśmy właśnie do Portugalii na miesiąc i wtedy się zakochałem. Zresztą wtedy też poznałem Monikę i smsowaliśmy z drogi. Ja się zakochałem w vanlife'ie i wróciliśmy i wiedzieliśmy, że musimy spróbować. Tak, i Michał mnie tego namawiał bardzo długo, bo on był pierwszy zdecydowany na ten krok i wysyłał mi ciągle jakieś ogłoszenia z Onyxu, dobra, to pojedźmy, zobaczmy, ja tak, no dobra, no i w dniu, kiedy mnie przekonał, ja znalazłam ogłoszenie na naszego Fantastika i był on w Warszawie do tego, więc myśmy bardzo blisko, pojechaliśmy, go zobaczyliśmy i no i chyba nie było odwrotu. Tak, chyba 3 dni później już kupiliśmy. Taka jest historia nas i naszego vana. Zapraszam Was do środka, opowiem Wam o kamperze. To, co widzicie tutaj, tak naprawdę to jest stan, wykończenie, z jakim zastaliśmy tego kampera na samym początku, czyli to całe drewno, boazeria, to tutaj było i nie zmienialiśmy zbyt dużo od samego początku. Nasze są głównie dodatki, a to, co widać, to zostało zrobione przez kogoś wcześniej, kto był właścicielem tego kampera w przeciągu ostatnich 30 lat prawdopodobnie. Bardzo nam się podoba wystrój i to drewno ma taki bardzo ciepły i domowy zapach i atmosfera domowa się przez to robi. Pewnie z czasem pozmieniamy coś już po swojemu, jak będziemy mieli więcej czasu na spokojnie, bo teraz jest też pęd przygotowania się do wyjazdu i jeżeli chodzi o wykończenie estetyczne, to one są trochę na drugim miejscu naszych planów wyjazdowych, czy naszych potrzeb wyjazdowych tak naprawdę. Tutaj mamy 2 kanapy, które rozkładają się na łóżko. Ten stolik się wyciąga i trzeba schować i one się rozkładają. Tutaj śpimy, ale mamy też 2 łóżko na górze. To się wysuwa mniej więcej chyba do tej wysokości, gdzie jest to drewienko. I tam będzie 2 materac i też można spać. Także jak będą nas odwiedzać znajomi, przyjaciele, rodzina, to mamy gdzie ich ugościć. Tam też się robi cieplej zazwyczaj, jak grzeje słońce i się robi bardzo parno, to niestety wszystko idzie w górę, także tam jest taka lekka komora cieplna. Tu mamy też półkę, bardzo poręczną. Tu mamy plecionkę mojej mamy, która będzie nam towarzyszyć na pewno. Będziemy trzymać rzeczy. Moja mama też uszyła nasze zasłony lniane. Firanki bardziej niż zasłony. To jest zasłona, ale tam są firanki. To okno się nie otwiera. Tutaj mamy okno, które można zasłonić, gdzie się śpi na górze, dosyć dobrze, ale niestety nie możemy go otworzyć. To chyba dawno temu się mechanizm zepsuł i po prostu je na stałe zamknął. Ale nie przeszkadza nam to za bardzo, szczególnie gdy śpimy na dole. Tu mamy 1 szafkę na ubrania, 2 szafkę na ubrania, 3 szafkę na ubrania albo na różne inne rzeczy. Mamy głośniki, stare, ale działają, 2. Także można rozkręcać imprezę. Moje makramy wiszą dookoła, także będzie ich tylko więcej. Telewizor działa, mam jakąś antenę, która odbiera jakieś sygnały i można oglądać filmy, ale nie próbowaliśmy. Można nawet chyba komputer do tego podłączyć. Także może kiedyś, jak będzie deszczowa pogoda gdzieś w drodze, to spróbujemy. Zapraszam Was do kuchni. Mamy tutaj dosyć dużo przestrzeni i miejsca, fajnie, że można stać w kuchni, być w kuchni. Mamy dużo szufladek na różne rzeczy, dużo szafek. Kupiliśmy ostatnio fajne talerze,
emaliowane. Tu będę ja gotować głównie. Mamy lodówkę, która dosyć głośno chodzi, jak jest włączona, ale działa i jest bardzo pojemna. Na razie jeszcze w niej nie ma zbyt dużo, bo dopiero się szykujemy do wyjazdu. No i mamy 3 palniki aż. To jest super sprawa, bo można robić 3 potrawy albo 3 części potrawy naraz. Jest to naprawdę, no niewiele kamperów ma aż 3 palniki, z tego co się orientowaliśmy, także to jest super dogodność. Mamy nawet okap. I lampkę do okapu. Mamy szafki, w których będą przyprawy i inne rzeczy na drogę. I tu mamy rzeczy, miejsce na przykład kubeczki. Teraz zapraszam Was do ostatniej części naszego kampera, naszej łazienki, ponieważ bardzo jesteśmy podekscytowani tym, że będziemy mogli pójść na siusiu do naszego kampera, do naszej łazienki. W łazience nic nie musieliśmy zmieniać. Ona była taka, jak kupiliśmy tego kampera. Mamy i kibelek, i zlew, który się otwiera. Zlew nie ma odpływu, ale za to jak się nabierze tam woda i później się zamyka go z powrotem, to woda spływa do odpływu, który jest w rogu tej łazienki. Jest światełko, są wieszaczki i szafeczki z jednej i z drugiej strony. I jedyne, co chcemy tutaj zamontować, zorganizować, to przenośny prysznic, ponieważ cała łazienka jest wymalowana takim materiałem, który, no on używany jest gdzieś na łodziach i można spokojnie tutaj moczyć i ściany, i podłogę. Jest tam odpływ, więc chcemy po prostu mieć przenośny prysznic na takie pod ciśnieniem i co jakiś czas się normalnie wykąpać. Mogę Wam pokazać jeszcze moje makramy. Tutaj wiszą 2. To jest taki totem ochronny, można powiedzieć, który zawiesiłam jakiś czas temu. A ta druga większa była ostatnio pleciona na moich warsztatach z makramy. Były jedne warsztaty w Warszawie. Udało mi się zorganizować jeszcze przed wyjazdem. Fajnie wyszły dziewczyny, super wyplotły swoje makramy. I jeszcze mogę Wam pokazać dywanik, na którym Kasia stoi. Plotłam go chyba 3 tygodnie z przerwami i jest to mój pierwszy dywanik z makramy. Wyszedł prawie tak, jak zamierzałam. Bardzo mi się podoba i będzie ich tutaj pewnie więcej z czasem. No, i tak będziemy sobie żyć. W kokpicie można zasłonić się takimi zasłonami, dosyć długimi, mianymi. A oprócz tego mamy oryginalne siedzenia tego kampera. Ostatnio zdjęliśmy takie osłony, które zakrywały te siedzenia i myślę, że ten oryginalny wzór jest naprawdę fajny. Jest też w bardzo dobrym stanie, także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Moja kolejna makramka tam wisi oczywiście, a la łapacz snów. Ostatnio go prowadziłam, więc ta wielka wajcha do skrzyni biegów staje się mi coraz bliższa i fajnie się prowadzi, jest bardzo grabny i jest bardzo wąski też, tego może nie wiem, nie będzie widać na filmie, ale przez to, że jest ten kamper dosyć wąski, jest bardzo zgrabnie się nim porusza po mieście obecnie, a w przyszłości mam nadzieję po jakichś wąskich uliczkach gdzieś tam we Francji czy w Hiszpanii. Tak, ale piękno tego vanlife'u jest takie, że w każdej chwili można wrócić, zmienić plany, później znowu wyjechać, ale tak, chcielibyśmy na rok, taki przysłowiowy rok z życia. I jedziemy najpierw na południe Polski i tam będziemy przekraczać granicę. Michał, powiedz, jaką mamy trasę, bo ty ją znasz lepiej. Tak, szczerze mówiąc, ja ją w większym stopniu zaplanowałem. Później jedziemy przez Alpy, gdzie tam też chcemy trochę sobie posiedzieć, jeśli oczywiście nasz Mercedes wjedzie pod górę. Później przez południe Francji i jak najszybciej do oceanu, bo chcemy trochę posurfować, nauczyć się. I tam będziemy jechali przez 2 miesiące wzdłuż oceanu, Hiszpanią do Portugalii i w Portugalii pewnie zostaniemy na dłużej, na kilka miesięcy. Monia tam będzie robiła kolejny kurs instruktora jogi. No i Portugalię oboje znamy i lubimy. A później, nie wiemy ile tak naprawdę na to zajmie, może rok, może pół, ale później oczywiście chcielibyśmy zobaczyć Włochy i Grecję i Bałkany i cały świat. Z początku będziemy się pewnie utrzymywali z oszczędności i z wynajmu mieszkania, a później zobaczymy, może mi się uda napisać jakąś kolejną książkę, Moni uda się znaleźć jakąś pracę jako instruktorka jogi. Albo będę sprzedawać makramy. Tak. Na plaży w Portugalii. To jest fajne. Monia, ja prowadzę, Monia sobie robi plecie.
plecie makramy, no i później je sprzedaje przez internet. Chcemy też popracować trochę na farmach. Tak, chcemy workawaye robić po drodze. W Hiszpanii mamy jeden, który po drodze już wybraliśmy, że się w nim zatrzymamy tam 2 tygodnie albo miesiąc, zobaczymy. Ale to bardziej, żeby się nauczyć czegoś, niż żeby zarobić, ale wiadomo, że to też jest duża oszczędność, jak się podróżuje, jak się gdzieś zatrzymuje. Tak, bo gotują dla nas. Tak, ma się raczej zapewnione większość rzeczy w zamian za pracę. W pewnym momencie chcielibyśmy organizować wyjazdy jogowo-retreatowe. Także po moim kolejnym kursie, jak już troszeczkę też się tam w Portugalii zorientujemy, jak to wygląda, to chcielibyśmy zorganizować jakiś fajny wyjazd z jogą, z medytacją, z dobrym jedzeniem, z piękną pogodą, dobrą energią i coś razem stworzyć. Ogrom rzeczy, które posiadamy w mieszkaniu, też dawał nam takie poczucie ciężaru i strasznie chcieliśmy poczuć tę lekkość. Wiemy, że van life na to pozwala i to ułatwia, że po prostu pakujesz i masz tylko tyle rzeczy, ile naprawdę potrzebujesz, a nie 4 razy tyle. I to było coś, co nas pociągało. Ale też trzeba się do tego przygotować jednak psychicznie w jakiś sposób, bo jest to zupełnie inny styl życia niż prowadziliśmy do tej pory całe życie i większość ludzi prowadzi. Ale my jesteśmy bardzo podekscytowani tym akurat, a nie jakoś nie martwimy się. Ja mam półkę z koszulkami i zauważyłem, że używam tylko 5 tych, które są cały czas na górze. Są prane, wsadzone na górę i nigdy nie schodzę poniżej tych 5, więc myślę, że bez problemu uda się ograniczyć nasze rzeczy. Tak. To minimum. Myślę, że to, czego szukamy i to, na co mamy w pewnym sensie nadzieję, to spokój. Chcielibyśmy zwolnić. Też na pewno dużo słońca, natury. Coś tak. Jeszcze? No ja myślę, że głównie chcielibyśmy się pozbyć tego poczucia, że ciągle coś musimy zrobić, co w dużym mieście jest nieodłączną częścią życia. Ale też jesteśmy nastawieni na poznanie fajnych ludzi po drodze, bo myślę, że tych vanliferów po drodze spotkamy bardzo dużo i nie tylko. I bardzo chętnie nawiążemy nowe znajomości, także to też, na to też bardzo liczymy i to będzie super. To tyle, jeżeli chodzi o tego fantastycznego vana. Dziękujemy bardzo Monice i Michałowi za to, że nam zaprosili nas do swojego przyszłego nowego domku. Gdzie was można znaleźć? Możecie nas znaleźć na YouTubie oraz na Instagramie, jeśli wpiszecie Fantastic Mr. Van. Wszystkie linki do ich kanałów wrzucimy pod filmem, także możecie ich śledzić i podziwiać. A wszystkie osoby, które myślą o van life, szukają inspiracji, to wysyłamy was do naszej książki Wielki Wóz, w której możecie znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji, jak zacząć van life, zwłaszcza na samym początku, kiedy to wszystko jest takie totalnie nowe i no trudne. Tutaj jest bardzo dużo recept, jak sobie poradzić z lękiem, jak sobie poradzić z pierwszymi nocami w samochodzie, także polecamy. Bardzo miła, fantastyczna lektura na wakacje. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.